Temat mojej prezentacji: maszynowe rozpoznawanie obrazów w praktyce. No ale zanim przejdziemy do praktyki, chciałbym jeszcze trochę przedstawić bohaterów mojej prezentacji, to znaczy sieci neuronowe, tak żebyśmy rozumieli, o czym w ogóle będziemy dalej mówić, z czym będziemy pracować. Ale zanim przejdę do rzeczy, to parę słów o mnie. Pochodzę z Bydgoszczy, tutaj chodziłem do szkoły, do jedynki. Potem wyjechałem na studia do Wrocławia. I obecnie pracuję jako programista w DeepSense AI, gdzie zajmuję się taką tematyką machine learningową. Współpracuję bardzo blisko z data scientistami. Jak już uda się oderwać mnie od komputera, to chodzę biegać, trochę brzdękam na gitarze i od jakiegoś czasu ważę piwo. Dobra. Okej, to teraz opowiemy sobie, jakie są takie podstawowe zagadnienia analizy obrazów. Dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o klasyfikacji, w zasadzie no, o tym będziemy właśnie mówić. Czyli to jest problem polegający na tym, że dostajemy zdjęcie, no i chcemy odpowiedzieć, co jest na tym zdjęciu. Przy czym sieci neuronowe nigdy nie mówią definitywnie, co jest, tylko każdej możliwości przypisują jakieś prawdopodobieństwo. Sieć nigdy nie jest pewna niczego na 100%. Innym problemem jest lokalizacja. Ona polega na tym, żeby coś na obrazku znaleźć i na przykład, żeby właśnie zlokalizować tablicę rejestracyjną na obrazie samochodu, no a później, mając już wyciętą tą tablicę, można ją odczytać i na przykład zdropować bazę danych zarządcy dróg. Ok, idąc dalej z lokalizacją, można ten problem jeszcze trochę utrudnić i powiedzieć, że chcemy znajdować nie tylko jeden obiekt, ale wiele obiektów na zdjęciu i co więcej, każdemu ze znalezionych obiektów chcemy od razu przypisać klasę. Tak? Chcemy powiedzieć nie tylko, że w danej części zdjęcia coś tam się znajduje, ale też co dokładnie tam jest. I idąc jeszcze dalej, można dojść do segmentacji, czyli w tym momencie zadowala nas już nie tylko jakiś tam prostokącik wokół obiektu, ale chcemy go mieć dokładnie, chcemy zaznaczyć dokładne piksele, które ten obiekt na zdjęciu zajmuje. No i jeszcze bonusowo chcemy powiedzieć, co to jest za obiekt. I o segmentacji więcej usłyszymy za miesiąc. Andrzej Pyskiel od nas z DeepSense'a będzie właśnie mówił o segmentacji na przykładzie konkursu Mapping Challenge. To teraz przejdźmy już do tego, czym w ogóle są sieci neuronowe. Na początek takie proste, klasyczne, płytkie sieci neuronowe. One składają się z takich węzłów, które nazywamy no, neuronami, nie jest to wielkie zaskoczenie. Pojedynczy neuron przyjmuje ileś tam wejść. Każde z tych wejść ma pewną wagę. Neuron sobie liczy średnią ważoną tych wejść według tych wag. I z tego jeszcze najczęściej wylicza jakąś funkcję, którą z kolei przesyła do sieci dalej. No i początkowo, kiedy ta teoria sieci neuronowych dopiero raczkowała, ludzie doszukiwali się w tym analogii do działania rzeczywistego mózgu, czy też może raczej odwrotnie. Inspiracją było działanie rzeczywistego mózgu i w ten sposób powstały modele sieci neuronowych. Chodzi o coś takiego, że kiedy do tego neuronu przez dendryty napływają informacje, to ten neuron daje ognia wtedy, kiedy wystarczająco wiele dendrytów było aktywnych. I to z grubsza odpowiada funkcji aktywacji, którą widzimy w lewym górnym rogu, czyli po prostu jeżeli do danego neuronu wpłynęło odpowiednio wiele sygnałów, to neuron daje ognia. Później to się ludziom przestało trochę podobać, dlatego że taka funkcja progowa ma bardzo brzydką cechę, jest bardzo nieciągła.
i to z jakiegoś powodu bardzo nam przeszkadza. Bardziej popularny stał się sigmoid. Zresztą jak ktoś zna taką bardziej klasyczną statystykę, czy zajmuje się takim machine learningiem w gałęzi predictive modeling, na pewno bardzo dobrze zna regresję logistyczną. I tam ta funkcja sigmoid również się pojawia, dlatego że ona ma bardzo przyjemną cechę, mianowicie przyjmuje wartości od 0 do 1 i zmienia się tak w miarę delikatnie. No i dzięki temu w regresji logistycznej dla danego obiektu wyliczamy jakiś score i na ten score dopiero nakładamy sigmoid i on nam mówi, jakie jest prawdopodobieństwo danej klasy. Inną popularną funkcją aktywacji był tangens, tangens hiperboliczny, no ale obecnie najczęściej stosuje się tak zwany rectified linear unit, czyli funkcję, która strzela proporcjonalnie do otrzymanego sygnału. No chyba, że ten sygnał jest bardzo mały, no to wtedy nie strzela w ogóle. No niektórym się to nie podoba, że w pewnych sytuacjach nie strzela w ogóle i dlatego wymyślili jeszcze coś takiego jak leaky relu. No ale mimo wszystko ono nie przyniosło jakiejś tam rewolucyjnej poprawy i w dalszym ciągu relu jest najbardziej popularną funkcją aktywacji. Dobrze, i teraz jak mamy takie pojedyncze neurony, to z nimi niewiele zrobimy. Tak naprawdę użycie pojedynczego neuronu sprowadzałoby się do modelu liniowego, czy właśnie do regresji logistycznej, w zależności od tego, jaką przyjmiemy funkcję aktywacji. Ale jeżeli te pojedyncze neurony połączymy razem w jedną sieć, no to dostajemy istotną poprawę. Tak, chodzi o coś takiego, że każdy neuron w warstwach po lewej strzela do tych neuronów po prawej i w ten sposób jest propagowana informacja przez sieć. I swoją drogą warto też zwrócić uwagę, że te funkcje aktywacji, o których mówiłem wcześniej, no one są bardzo ważne, dlatego że gdybyśmy ich nie używali, to cały ten skomplikowany model, cała ta skomplikowana sieć sprowadziłaby się do zwykłego modelu liniowego. I takie klasyczne sieci neuronowe mają zazwyczaj dwie warstwy ukryte. No mówi się właśnie, że jeszcze ta druga warstwa ukryta często przynosi poprawę, no ale każda kolejna już nie wnosi niczego istotnego, a co gorsza zwiększa podatność sieci na tak zwany overfitting, na przetrenowanie. Natomiast do pracy z obrazami używa się sieci o nieco innej architekturze. I ta architektura wymaga też znacznie większej liczby warstw. Zazwyczaj to jest kilkanaście warstw, chociaż na przykład taki ResNet, który zdaje się był najlepszą siecią w 2015, ma 151 warstw, jeśli dobrze pamiętam. I rodzaje warstw, które występują w głębokich sieciach neuronowych, to są warstwy konwolucyjne, od których zresztą często się mówi o konwolucyjnych sieciach neuronowych. Tak właściwie w kontekście sieci do rozpoznawania obrazów, to konwolucyjne i głębokie można używać dość zamiennie. Są jeszcze warstwy poolingowe, fully connected i wprowadzające nieliniowość i zaraz je wszystkie omówimy. No fully connected już w zasadzie znamy. Warstwa fully connected w głębokich sieciach neuronowych działa w zasadzie dokładnie tak samo jak w płytkich sieciach neuronowych. Może z tą jedną różnicą, że wprowadzenie nieliniowości odkładamy do specjalizowanej warstwy. No właśnie, z reguły tą nieliniowość traktujemy oddzielnie. Tak jak wspominałem wcześniej, najczęściej stosujemy funkcję aktywacji relu. Ale to, co jest o wiele ciekawsze, to są warstwy konwolucyjne. To one są istotą sieci głębokich. Jednym, no, kluczowym elementem warstwy konwolucyjnej są kernele.
Kernele to są takie tablice, które zawierają wagi, tylko że o ile w tych płytkich sieciach neuronowych, czy tam warstwach fully connected, wszystkie neurony łączą się ze wszystkimi i przez to ta liczba tych wag jest olbrzymia. Natomiast w warstwach konwolucyjnych te wagi są dzielone. Jeden kernel zawiera taki zbiór wag dzielonych przez różne neurony wyjściowe. Ok, zaraz to jeszcze sobie głębiej omówimy. Teraz jeszcze pozwolę sobie zauważyć, że zazwyczaj dostajemy na wejściu jakiś obrazek. Jeżeli to jest pierwsza warstwa konwolucyjna, to C, które występuje na końcu tego wzorku tutaj, wynosi 3, tak? No bo każdy obraz składa się z trzech kanałów, red, green, blue. I po przejściu przez warstwę konwolucyjną zwiększa się liczba tych kanałów. Tak więc na każdej kolejnej warstwie konwolucyjnej ta liczba kanałów się już zmienia. Ja czasami dalej ten wolumen danych nazywam obrazkiem, chociaż właśnie w trakcie procesowania przez sieć to już nie ma za wiele sensu. No i to, co przedstawiłem u góry, to jest prawdziwe tak naprawdę tylko w takim najpopularniejszym przypadku. Można tu manipulować jeszcze wieloma parametrami i to wtedy trochę się zmienia. Dobra, i o co w ogóle chodzi w warstwie konwolucyjnej? Otóż, tak jak widzimy, ten output, on tak jakby łączy się tylko z niektórymi elementami inputu. O ile w warstwach fully connected ten piksel w outputcie łączyłby się ze wszystkimi elementami inputu i dla każdego takiego połączenia musielibyśmy trzymać osobną wagę, tak teraz dbamy o to, żeby to kernel zawierał te dzielone wagi. Dzięki temu ta liczba tych wag w tej sieci konwolucyjnej nie rośnie jakoś drastycznie. Ok, i taki pojedynczy kernel przesuwamy wzdłuż obrazka, tak, na wszystkie możliwe pozycje. Kernel zawiera właśnie wagi, więc mnożymy wagi przez odpowiadające im wejścia. No i w ten sposób otrzymujemy aktywację tam na tej warstwie wyjściowej. No i jeszcze jedną ważną warstwą w sieciach konwolucyjnych jest warstwa poolingowa. Dzięki niej tak jakby wysokość i szerokość tego, mówiąc w cudzysłowie, obrazka może zostać zmniejszona. Bo o ile właśnie ta warstwa konwolucyjna w takim typowym ustawieniu nie zmienia wysokości i szerokości, no o tyle warstwa poolingowa dzieli oba te wymiary przez 2. Dzięki temu w trakcie procesowania mamy do czynienia z coraz mniejszym, w cudzysłowie, obrazkiem. No i zazwyczaj łączymy te inputy w grupy po 4, tak, w takie fragmenty 2x2. No i z każdego takiego fragmentu wybieramy element największy i to będzie naszym wyjściem z tej warstwy. No i kiedy... Okej. Na początku zaczynamy z obrazkiem, który ma 3 kanały. Tak? To jest obrazek o jakiejś tam dużej szerokości, o dużej wysokości. No, zazwyczaj jest to kwadratowy obrazek i on ma tylko 3 kanały RGB. I w trakcie procesowania liczba kanałów rośnie, natomiast zmniejsza się tak jakby wysokość i szerokość tego obrazka. No, przy czym właśnie z tym słowem obrazek trzeba trochę uważać, bo tak naprawdę to z czasem coraz bardziej staje się po prostu wolumenem danych, takich może nie do końca zrozumiałych, chociaż popularne są takie interpretacje, że
że te pierwsze warstwy konwolucyjne, one znajdują jakieś proste rzeczy, jakieś krawędzie. Kolejne warstwy w tych krawędziach powoli zaczynają się doszukiwać jakichś kształtów, a kolejne warstwy konwolucyjne w tych kształtach doszukują się jakichś coraz bardziej skomplikowanych obiektów. Okej, czyli taki ogólny schemat sieci konwolucyjnej jest taki, że input przechodzi przez pewną liczbę warstw konwolucyjnych, no i następnie dochodzi do warstw tych fully connected. No musi być co najmniej jedna, czasami jest więcej. Okej, i wyjściem z takiej sieci nie są jeszcze prawdopodobieństwa, tylko ciągle jeszcze to są skory. Żeby dostać prawdopodobieństwo, zazwyczaj się nakłada uogólnienie sigmoidu, tak zwaną funkcję softmax. Okej, nie wiem, czy chce się Wam analizować ten wzorek. Istotą rzeczy jest to, że każdy element dostaje jakąś wartość od 0 do 1. To są prawdopodobieństwa poszczególnych klas. Dobrze, i jak właściwie znajdować dobre wagi sieci neuronowych? Wszelkie algorytmy ML-owe tak naprawdę nie potrafią niczego innego niż optymalizowania jakichś funkcji. Tak, zazwyczaj szukają właśnie minimum tak zwanej funkcji straty. No i w przypadku klasyfikacji najpopularniejszą funkcją straty jest cross-entropia. To jest logarytm z prawdopodobieństwa przypisanego prawdziwej klasie. No i widać, że ta funkcja straty ma sens, dlatego że jeżeli prawdziwej klasie przyporządkujemy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, no to ta strata wynosi prawie zero, jest bliska zeru. Natomiast jeżeli przyporządkujemy bardzo niskie prawdopodobieństwo, no to ten logarytm ma bardzo ujemną wartość. Jak jeszcze uwzględnimy ten minus, który jest w tym wzorze, to okazuje się, że mamy wtedy bardzo dużą stratę. No okej, to wiemy, że chcemy optymalizować funkcję. Jak w ogóle optymalizuje się funkcję? Mianowicie jest taki algorytm jak gradient descent, metoda gradientu prostego, mówiąc po polsku. Ona polega na tym, że zaczynamy od jakiegoś tam punktu, patrzymy, jaka jest pochodna w tym punkcie. No i pochodna mówi nam o tym, w którym kierunku funkcja rośnie. Dlatego wszystko to, co musimy zrobić, to iść w przeciwnym kierunku. I w ten sposób krok po kroku dochodzimy do jakiegoś minimum lokalnego. Okej, ten rysunek już się pojawił na slajdach parę minut temu. Wtedy o tym może nie mówiłem wprost, założyłem, że każdy rozumie, że na podstawie tej warstwy po lewej wyliczana jest następna warstwa po prawej i cały ten proces nazywa się forward pass. Ale to, co jest jeszcze ważne, to to, że później robimy tak zwany backward pass. I możemy sobie wyliczać właśnie pochodne na kolejnych warstwach dzięki tak zwanemu algorytmowi backpropagation. A jako, że mamy pochodne względem tych wag w sieci neuronowej, to możemy zastosować algorytm stochastic gradient descent do coraz lepszego dopasowywania tych wag. Tak więc to, co z tego trzeba zapamiętać, to jest to, że sieci neuronowe nie są zasilane magią, tak? To są tak naprawdę po prostu modele statystyczne, modele matematyczne. No i cały proces trenowania sieci neuronowych polega po prostu na dopasowaniu wag zwykłego modelu statystycznego. Okej, no i tutaj pojawiały się jakieś wzorki, ale tak naprawdę nie musimy się nimi mocno przejmować, dlatego że wszystkie biblioteki, frameworki do pracy z sieciami neuronowymi, te algorytmy mają już zaimplementowane i można ich tak naprawdę używać bez zrozumienia, co dzieje się pod spodem,
No ale zawsze chyba jest miło wiedzieć, co właściwie się robi, wpisując daną funkcję. Okej, dobra. To jeżeli ktoś trochę przysnął na tych wzorach, to może to jest dobry moment, żeby się obudzić. No bo o ile z tymi wzorami nie pracujemy na co dzień, o tyle z rzeczami, o których powiem teraz, no spotkamy się w zasadzie w każdym projekcie dotyczącym rozpoznawania obrazów. Trzeba wiedzieć, że jest taki konkurs, który się nazywa ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. On polega na tym, że przygotowano wielki zbiór danych, w którym jest 1000 kategorii obrazków. No i różne duże firmy co roku wysyłają swoje rozwiązania, przygotowują coraz lepsze modele do rozpoznawania właśnie obrazków na tych klasach. No i w roku 2015 model ResNet pobił ludzką skuteczność rozpoznawania tego, co jest na obrazie. I dla nas, z punktu widzenia praktyki, istotne jest to, że te modele są łatwo dostępne. Nie trzeba tych modeli samodzielnie implementować. Można tak naprawdę ściągnąć gotowe implementacje tych modeli wraz z dopasowanymi wagami. I tego modelu po prostu można zacząć używać od tak. Okej, ale jeżeli weźmiemy sobie ten model od tak, jak to przed chwilą ująłem, no to on przewiduje tamte 1000 klas. A co w sytuacji, kiedy my mamy jakiś taki konkretny problem, że chcemy rozpoznawać jakieś obiekty, których nie było wśród tych 1000 klas? Wtedy stosujemy tak zwany transfer learning. Ta metoda polega na tym, że zaczynamy od tego modelu przetrenowanego na ImageNecie, ale odcinamy jego głowę, mówiąc w cudzysłowie, głowę to znaczy te warstwy fully connected i w ich miejsce dokładamy nową świeżą warstwę fully connected. I teraz na podstawie tych danych do naszego konkretnego problemu dotrenowujemy tą sieć. Czyli warstwy konwolucyjne w zasadzie mamy już gotowe, one są przetrenowane na tym ImageNecie. Tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią rozpoznawać kształty, jakieś krawędzie i to są rzeczy, które sprawdzą się w zasadzie w każdym projekcie. Jedyne, co my musimy zrobić, to ostatecznie na podstawie tych obiektów, które tam wykryły na samym końcu, no musimy stwierdzać, co jest na tym specyficznym obrazku dla naszego problemu. No i pseudokod takiej procedury, którą stosujemy w typowym projekcie klasyfikacji obrazów, jest taki, jak tutaj widać, czyli wczytujemy przetrenowany model na ImageNecie, podmieniamy głowę tej sieci, no tworzymy data loadera, tak, bo musimy jakoś wczytywać te dane specyficzne dla naszego problemu, no i później przez ileś tam razy iterujemy przez nasz cały zbiór danych, jednorazowo biorąc do analizy tylko jeden batch tych danych, no bo nie zmieścimy całego do pamięci karty graficznej. Wyliczamy predykcję z tego modelu, patrzymy, jaka jest wartość funkcji straty, obliczamy gradient i mając gradient, możemy wykonać krok algorytmu gradient descent, który da nam coraz lepsze dopasowanie wag. Okej, to teraz przejdźmy trochę do jakiegoś kodu. Zaczniemy może od tego, jak w ogóle... No tak. Wystarczy? Dobra, bo zaraz niczego nie będzie widać. Okej, dobra. To może zaczniemy od tego, jak w ogóle
pobrać taki model przetrenowany na ImageNecie i zacząć nim się bawić. OK, to co zrobiłem w tej drugiej komórce, to powiedziałem tylko notebookowi, że chcę korzystać z karty graficznej. OK, w drugiej linii zdefiniowałem sobie jakieś zmienne. Tutaj są wagi przetrenowanego modelu. Tutaj są informacje o nazwach klas używanych przez ImageNeta. No i to jest ścieżka do obrazków, na których sprawdzimy, jak ten model działa. OK, i teraz tak, tą funkcją ładujemy sobie model, ale tylko jego architekturę. Dopiero następną funkcją wczytuje wagi. No i jeszcze tutaj mówię modelowi, że ma się pojawić na karcie graficznej, że wszystkie obliczenia związane z tym modelem mają się odbywać na karcie graficznej. OK, teraz wczytałem sobie nazwy kategorii w ImageNecie. No, kategorie są takie, jak widać. To mi się szczególnie podoba. Dobra. Czy to jest w ogóle niesamowite, jakie są kategorie w tym ImageNecie, a jakich nie ma. Na przykład mają, zdaje się, 90 raz psów, a nie mają, dajmy na to, konia czy krowy w tych kategoriach. Tak, nikt nie ma potrzeby rozpoznawania konia. Dobra. I teraz tak, kiedy chcemy pracować z modelem PyTorchowym, kiedy chcemy wywoływać predykcję, trzeba pamiętać o tej zmiennej. Ona pewne warstwy tej sieci konwolucyjnej ustawia w tryb właśnie predykcji. Teraz ten menadżer zakresu będzie odpowiadał za to, żeby nie wyliczały się gradienty, dlatego że no, niczego w tej chwili nie trenujemy, tak? Chcemy tylko używać modelu do ewaluacji, do predykcji, więc nie potrzebujemy gradientów i backpropagacji. No i teraz w pętli biorę sobie każdy kolejny obrazek, jaki tam mam przygotowany, wczytuję go. Wyznaczam predykcję z modelu. Może spójrzmy sobie na tą funkcję pomocniczą, bo to też jest ciekawe. Obrazek trzeba przygotować dla PyTorcha. Chodzi o to, że sieci PyTorchowe spodziewają się obrazków o rozmiarze 224x224. Spodziewają się, że one są typu tensor. Tensor to jest PyTorchowy typ oznaczający wielowymiarowe tablice. No i wszystkie modele dostępne w PyTorchu były w pewien sposób normalizowane, więc jeżeli chcemy dostawać sensowne predykcje na obrazkach, to musimy w ten sam sposób te obrazki normalizować. OK, no i jak właśnie w taki sposób na podstawie obrazka przygotujemy sobie tensor z tym obrazkiem, też go wysyłam teraz na kartę graficzną. W tej funkcji dodaję mu taki jeden sztuczny wymiar z przodu, dlatego że modele PyTorchowe działają na całych baczach danych, a nie na pojedynczym punkcie danych. No i teraz wyznaczam predykcję. Tak jak wspomniałem wcześniej w tej części teoretycznej, predykcje są tak naprawdę skorami. Muszę na to jeszcze nałożyć funkcję softmax, która na podstawie skorów wyliczy mi prawdopodobieństwa. No i tutaj wysyłam sobie tą predykcję z powrotem na CPU. No i pozbywam się tego redundantnego wymiaru. Dobra, no funkcji display image and labels nie będziemy omawiać. Jest, myślę, jasne, jaki jest jej sens. No i okazuje się, że rzeczywiście ImageNet dużo potrafi rozpoznać, tak?
zobaczył, że na tym zdjęciu jest nie tylko pies, ale nawet wskazał nam dokładnie jego rasę. Tak, to jest sznaucer. No. Nie ogromny. Ani mały, miniaturowy. No, to już trzeba by jakiegoś eksperta chyba od sznaucerów. No, w każdym razie zdaje się, że wszystkie trzy sznaucery mają razem 99%, więc może nie ma co dzielić włosa na czworo. Rozpoznał nam Rottweilera, no, z Biglem już nie był taki pewien. Co ciekawe, nie ma na przykład wróbla w ImageNecie, jest przepiórka, jest kuropatwa. Potrafi za to rozpoznawać aligatory i krokodyle, odróżniać. Tak? To jest taka umiejętność, której ja na przykład nie posiadam, więc jeżeli chcielibyście kogoś zapytać, czy na zdjęciu jest aligator czy krokodyl, to lepiej sieć neuronową, a nie mnie. Okej. Okay. To jest sroka. Właśnie tu znowu aligator. Nie ma krowy. To jest sójka. Przy okazji nauczymy się angielskiego trochę, nie? Kto wiedział, jak jest sroka albo sójka po angielsku przed tym spotkaniem? No dobra, zawsze jest też ciekawe, jak sieć neuronowa się zachowa właśnie na kategorii, której nigdy nie widziała. No przykładowo na wejściu dałem jej glebogryzarkę. Sieć neuronowa myśli, że to jest taki traktorek do koszenia trawy. No dobra. Okej, to teraz spójrzmy na kod do trenowania sieci neuronowej. No wiem. O, czy ja będę umiał to zrobić? Okej. To już połowa sukcesu. Jest coś takiego jak presentation mode? W którym miejscu? Nie widzę. Okej, okay, fantastycznie. Dobra. Okej, okay, to jest skrypt treningowy. On jest poniekąd implementacją tego pseudokodu, który pokazałem na jednym z ostatnich slajdów, no może wprowadza jeszcze trochę dodatkowych rzeczy. Ok, zaczynam tak samo jak tam, od wczytania modelu. Tutaj właśnie pobieram architekturę modelu, wczytuję... A, właśnie, wczytanie wag, w którym momencie wczytuję wagi, zależy od tego, w jakim trybie wczytuję ten model. OK, jeżeli load head jest ustawione na false, to jestem tak naprawdę w trybie właśnie treningu i to oznacza, że on najpierw wczyta wagi, tak, łącznie właśnie z tymi dotrenowanymi do ImageNeta, w tym miejscu odrzuci tą głowę wytrenowaną na ImageNecie, to się nie wykona, no i w ten sposób dostaniemy właśnie model, w którym sieci konwolucyjne są wytrenowane na ImageNecie, a głowa sieci jest świeża. Natomiast jeżeli wczytamy to w trybie load head równa się true, czyli to będzie tryb do predykcji już po naszym treningu, no to wtedy najpierw odetniemy głowę z tej sieci dla ImageNeta, no i dopiero wtedy wywołamy ładowanie wag, no dzięki czemu wczytamy to, co my dotrenowaliśmy, a nie to, co tam było na ImageNecie. Dobra, tak działa GetModel. Jakie masz kategorie u siebie? Nie rozumiem pytania. Widzę, że masz 10 kategorii, a nie wiem jakie. To zaraz przejdziemy do zbioru danych. Okej, teraz jak wyjść z tego trybu?
Okej, dobra. Kolejną rzeczą, którą robimy w naszym skrypcie, jest przygotowanie data loadera. To jest w gruncie rzeczy dosyć proste. Korzystam tu z bibliotek dostarczanych przez PyTorcha. Image folder po prostu iteruje przez zawartość jakiegoś katalogu, natomiast klasa data loader, ona odpowiada za to, żeby te dane przychodziły w batchach, za to, żeby były szaflowane, tak? Czyli żeby przychodziły w losowej kolejności. I numworkers jest odpowiedzialny za to, żeby ładowanie odbywało się w określonej liczbie procesów, tak? Bo ładowanie obrazków może być wolnym procesem, wymaga wczytywania z dysku, wymaga często jakiegoś transformowania po drodze tego obrazka. I to jest często dużo wolniejszy proces niż obliczenia na GPU, tak? Tak naprawdę mamy już bardzo szybkie karty graficzne i często to procesor jest tym elementem, który w całym tym pipeline treningowym nie nadąża. Dlatego warto spawnować kilka procesów wczytujących dane. Okej, i tu mam jeszcze taki argument augment i sobie zaraz go omówimy może na przykładzie. Dobra, wróćmy do notebooków. Dobra, zaprezentuję Wam, jak działa metoda createDataLoader, znaczy co robi DataLoader, który ta metoda tworzy. Dobra, tu jest nasze pathToData. Spójrzmy sobie na te dane. Okej, one muszą mieć pewną strukturę katalogów. Mam katalogi z danymi treningowymi, walidacyjnymi i testowymi. Dane, czy tam obrazki w katalogu treningowym są znowu podzielone na kategorie. No i jedna kategoria, tak jak widać, zawiera właśnie obrazki dla konkretnego ptaka w tym wypadku, konkretnego gatunku ptaka. No i podobną strukturę ma validation. No i ta struktura to jest po prostu wymagana przez metodę ImageFolder, tą PyTorchową, która wczytuje nam dane. I okej, no i idźmy dalej. Okej, ja moją funkcję createDataLoader parametryzuję kilkoma argumentami, tak? Podaję tam ścieżkę właśnie do danych, ile ma być batchy, ile ma być tych procesów CPU, czy szaflować dane i czy dokonywać augmentacji. Na razie powiedzmy, że nie. Utwórzmy sobie data loader. No i co to jest za obiekt, tak? Co on ma w środku? Okazuje się, że ten data loader potrafi sam rozpoznać, jakie mamy klasy. To właśnie dzięki zachowaniu właściwej struktury katalogów. Przez ten data loader możemy sobie iterować. Wtedy pojedynczy element z tej iteracji jest listą długości 2. Przy czym pierwszy element tej listy jest tensorem o takim kształcie. I z czego to wynika? To jest wielkość batcha, którą podaliśmy tutaj. To jest liczba kanałów RGB. No i to dalej jest wysokość i szerokość. Natomiast z kolei drugi element
jest tensorem długości 4, który mówi nam o prawdziwych klasach. OK, i przez ten data loader możemy sobie dalej iterować. No i możemy sobie wyświetlić, co z niego wychodzi. No, widać, że nasze dane się ładnie wczytują. Teraz zobaczmy, co by było, jakbym zrobił augment true. OK, z obrazkami dzieje się coś dziwnego. Są jakieś rotacje, są jakieś modyfikacje kolorów, jakieś zoomy. Czasami trochę ptak się nie mieści na zdjęciu. No i dlaczego to robię? Bo w moim datasecie jest tak naprawdę bardzo mało danych. Tak? Zdaje się, że mam tam 80 ptaków per klasa. I jak na projekt deep learningowy, to jest ekstremalnie mało danych. Dzięki augmentacjom tak jakby rozszerzam swój zbiór danych o nowe obrazki. No teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś zrobił zdjęcie ptakowi z aparatem, który ma jakiś bad pixel. I dajmy na to, zawsze pojawia mu się jakaś różowa kropka w lewym górnym rogu. I ta sieć neuronowa, ona szybko zacznie zauważać, że okej, w zbiorze treningowym mam kruka, który ma taką lewą kropkę, ma różową kropkę w lewym górnym rogu, to zawsze jak będę widział różową kropkę w lewym górnym rogu, to ja będę mówił, że to jest kruk. Tak? No i dzięki temu, że my trochę te obrazki, trochę nimi manipulujemy, trochę je obracamy, coś tam wycinamy, no to sieci neuronowej trudno jest wytworzyć właśnie taką specyficzną regułę. No a jeszcze, nie daj Boże, by się zdarzyło, że zrobiliśmy też zdjęcie jakiemuś wróbelkowi dokładnie tym samym aparatem, no i wtedy sieć, widząc takie zdjęcie, pomyśli sobie, no okej, w sumie wygląda jak wróbel, ale jest ta różowa kropka w lewym górnym rogu, to musi być kruk, tak? OK, augmentacje służą temu, żeby właśnie takich sytuacji unikać. Dobra, co mamy w tym kodzie dalej? OK, w klasie trainer odbywa się ta zasadnicza pętla trenująca. Iteruję przez tyle epok, ile sobie ustawiłem. Biorę kolejne batche z data loaderów. Znaczy, chyba jakoś nie podkreśliłem, że ja utworzyłem sobie dwa data loadery. Jeden do danych treningowych, a drugi do danych walidacyjnych. OK, i co ileś batchów treningowych wywołuje walidację. Do czego mi jest to potrzebne? Otóż każda sieć neuronowa prędzej czy później się zweryfikuje. Ten przykład z różową kropką był ekstremalny, ale każda sieć neuronowa prędzej czy później zacznie sobie wytwarzać takie reguły, które są po prostu specyficzne dla danego zbioru danych, a które się nie uogólniają na nowe dane. Dlatego zawsze, co jakiś czas, po iluś tam iteracjach treningowych, sprawdzamy, jaka jest nasza skuteczność na danych, których ta sieć jeszcze nigdy nie widziała. I w pewnym momencie, kiedy ta sieć właśnie zaczyna sobie robić zbyt specyficzne reguły, to nasza skuteczność na tych niewidzianych dotychczas danych zacznie spadać. No i w tym momencie będziemy wiedzieć, że już jest pora przerwać trening. OK. I z kolei ta metoda train one batch, to co ona robi, to jest właśnie wywołanie algorytmu backpropagation, który wyliczy nam gradienty na wagach i mając te gradienty możemy zrobić krok algorytmu gradient descent. No i to odbywa się właśnie w tych liniach. Ustawiam model na tryb trenowania, wysyłam dane na kartę graficzną,
patrzę, jakie są predykcje, predykcje z modelu, znaczy przez predykcję rozumiem te skory, tak? To nie są jeszcze prawdopodobieństwa. Obliczam funkcję straty i teraz korzystam z PyTorchowej klasy Optimizer, która wyliczy dla mnie te gradienty, tak? która wywoła ten algorytm backpropagation. Najpierw jej mówię, żeby wszystkie dotychczas wyliczone gradienty wyzerowała. To jest powiedzmy taka przezorność, w razie gdyby tam jakieś śmieci jeszcze były. Funkcja backward wykona właśnie ten backward pass, który wcześniej omawiałem na slajdach, wyliczając po drodze te wszystkie pochodne i no, gradienty na wszystkich wagach sieci neuronowej. I funkcja step wykona krok algorytmu SGD. No i ponieważ Patryk już mi pokazuje, że wchodzę na czas ujemny, to na sam koniec chciałbym puścić jakiś trening. Tylko jak Patryk bardzo dobrze zauważył, funkcji getModel chcę nie 10 outputów, a 4. Okej. Okej, dobra. No i wywołuję to sobie takim poleceniem. Powiedzmy, wywołam to bez augmentacji danych. Korzystam tutaj też z frameworku Neptune, który pozwala mi podglądać postępy mojego treningu. Mam na przykład taki kanał jak Batch Sample, dzięki któremu mogę zobaczyć, jakie obrazki wchodzą do tej sieci. To tak jakby może mnie utwierdzić w przekonaniu, że wszystko jest w porządku z data loaderem. No i na wykresach mogę widzieć postępy mojego treningu. No i tutaj widać, że już zoverfitowaliśmy się po 50 batchach, powiedzmy, tak? Bo ta brązowa linia pokazuje progres, znaczy stratę na danych treningowych, a zielona stratę na danych walidacyjnych. Ta na treningowych schodzi do zera. Danych jest bardzo mało, więc ta sieć szybko się overfituje. I teraz, okej, nie ma sensu już dalej trenować, już ta sieć się zoverfitowała. Puszczę to jeszcze raz z augmentacją. Dobra, wykresy zaczynają nam się pojawiać. Czyli mam szczerą nadzieję, że teraz te wykresy będą wyglądać trochę lepiej. W tym sensie, że z augmentacją ten overfit powinien nastąpić później. To już jest naprawdę końcówka. W ogóle metody zapobiegania overfittingowi mogłyby same w sobie być tematem jakiegoś wystąpienia. Ja dzisiaj w ogóle nie mówiłem o warstwach dropout w sieciach konwolucyjnych. One odpowiadają za to, żeby sieć nie polegała tylko na poszczególnych sygnałach, tylko żeby nauczyła się wykorzystywać ich jak najwięcej. Przykładowo, jeżeli mamy sygnał w sieci neuronowej, że na obrazku zobaczyliśmy wąsy, to ta sieć może dojść do wniosku, że w takim razie na obrazku jest kot, tak? No ale nie może być tak, że sieć zacznie rozpoznawać kota tylko pod warunkiem, że zobaczy wąsy. No i właśnie takim sytuacjom zapobiegają
zapobiegają dropouty. No i kolejna rzecz, regularyzacja. Dobra, już też nie trzeba dalej ciągnąć tego treningu. No i teraz zobaczcie, że ta zielona i brązowa linia, one rozjechały się znacznie później. Tak, tutaj w zasadzie rozjazd był już powiedzmy po około 50 baczach, no a tutaj, no nie wiem, gdzieś po 100 paru, tak. Więc te augmentacje są szczególnie pomocne wtedy, kiedy nasz zbiór danych jest bardzo, bardzo mały. One efektywnie powiększają nasz zbiór danych zerowym kosztem. No dobrze, to i tak już czas mi się skończył. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście tym tematem i przyjdziecie za miesiąc na prezentację Andrzeja o segmentacji.